Woda Trując. Także widzicie Państwo. Woda Trując. Kolejna próbka wody została pobrana dziś rano. Wyniki badań poznamy jutro przed południem. Do tego czasu mieszkańcy mogą korzystać z wody rozdawanej w kilku punktach bezpieczeństwa. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wojskowe i to w nieograniczonej liczbie oraz na czas nieokreślony. Porozumienie rosyjsko-syryjskie zostało zawarte w sierpniu 2015 roku. Ponad rok trwała procedura ratyfikacyjna w obu izbach rosyjskiego parlamentu, Dumie Państwowej i Radzie Federacji. W tym czasie Moskwa wysłała do Syrii swoje samoloty, które bombardowały pozycje dżihadystów i wspierały naziemne operacje armii Baszara al-Asada. Zakończenie procedury ratyfikacyjnej oznacza, że rosyjskie lotnictwo może stacjonować w Syrii tak długo, jak Kreml uzna za stosowne i w liczbie, którą określą władze Rosji. W ratyfikowanym dokumencie wskazano, że porozumienie dotyczy przede wszystkim bazy Chmeimim w prowincji Latakia wraz z całą infrastrukturą. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy apeluje, by pozbyć się złudzeń co do polityki zagranicznej Moskwy. W artykule opublikowanym w niemieckiej gazecie Frankfurter Allgemeine Zeitung Petro Poroszenko przekonuje, że Rosja jest zagrożeniem nie tylko dla jego kraju, ale i dla stabilności Europy. Z Berlina Wojciech Szymański. Ukraiński prezydent pisze, że trzeba skończyć z naiwnością w postrzeganiu prawdziwych zamiarów Rosji. Jego zdaniem Moskwa prowadzi politykę agresji i nie przestanie tak długo, jak inni nie dadzą jej odporu. Poroszenko oskarża władzę na Kremlu o kłamstwa i manipulacje, choćby w sprawie aneksji Krymu czy zestrzelenia malezyjskiego samolotu. Zdaniem ukraińskiego prezydenta kraje Europy muszą odpowiedzieć solidarnie i dalekowzrocznie, włączając w to sankcje wobec Moskwy. Poroszenko pisze, że należy wykorzystywać każdą okazję do, tu cytat, demaskowania rosyjskiej maskarady, czy to w Donbasie, czy w Aleppo. W przeciwnym razie rosyjska agresja może objąć cały świat, ostrzega ukraiński prezydent. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. W Unii Europejskiej rozpoczęły się dyskusje o nałożeniu sankcji na Rosję w związku z jej działaniami w Syrii. Na razie jednak brak jest jednomyślności. Z nieoficjalnych informacji wynika, że taką możliwość rozważają Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Podobno konsultują się ze Stanami Zjednoczonymi. Szczegóły zna Beata Płomecka. W dyskusjach pojawiły się pomysły zaostrzenia sankcji dyplomatycznych wobec Rosji, czyli rozszerzenia czarnej listy osób z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami finansowymi w Europie. Jest też propozycja zaostrzenia zakazu eksportu do Rosji technologii, które mogą służyć do konstrukcji uzbrojenia. Ale jeden z wysokich rangą urzędników uznał, że zaostrzenie restrykcji jest mało realne, bo nie ma jednomyślności wszystkich krajów. Przyznał, że ta sprawa może pojawić się na unijnym szczycie w przyszłym tygodniu, ale nie zakończy się decyzjami. Rosyjskie bombardowania w Syrii zmieniły ton dyskusji w Unii Europejskiej. Jeszcze niedawno zastanawiano się, czy będzie zgoda unijnych krajów na przedłużenie sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję za agresję na Ukrainie. Wygasają one pod koniec stycznia, a kilka krajów od dłuższego czasu sugerowało konieczność złagodzenia restrykcji. W tej grupie były Włochy, Węgry, Grecja i Cypr. Teraz w obliczu tego, co dzieje się w Syrii, te państwa straciły argumenty na rzecz poprawy kontaktów z Rosją, skomentował jeden z wysokich rangą urzędników. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tymczasem ulicami Kijowa przeszedł marsz nacjonalistów. W Dzień Opieki Matki Boskiej świętują oni rocznicę powstania ukraińskiej powstańczej armii. Uczestnicy marszu nieśli portrety Stepana Bandery i Romana Szuchewycza, przepraszam, oraz zapalone pochodnie. Szef nacjonalistów krytykował zaś Polskę. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Według szacunków policji w marszu uczestniczyło około 5000 osób. Oprócz portretów wodzów ukraińskich nacjonalistów powiewały czerwono-czarne flagi. Wśród haseł Sława nacji, śmierć wrogom. Marsz zorganizowała nacjonalistyczna partia Swoboda. Jej szef, Ołechtiachny Bok, występując na poprzedzającym marsz wiecu, mówił m.in. o Polsce. Krytykował film Wołyń Wojciecha Smarzowskiego. Krytykował też słowa przyszłego konsula Polski w Łucku Wiesława Mazura za jego wypowiedź o Stepanie Banderze, w której nazwał on wodza ukraińskich nacjonalistów bandytą. Zdaniem Ołechtiachny Boka Polska wykorzystuje słabość Ukrainy i ją atakuje. Marsz przeszedł spod pomnika Tarasa Szewczenki na plac Michałowski. Było
ochraniany przez wzmocnione patrole policji, obyło się bez incydentów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. A na Białorusi uroczyste obchody 220. rocznicy urodzin Tomasza Zana i Jana Czeczota. Zorganizowały je białoruskie środowiska intelektualne przy wsparciu Instytutu Polskiego i Polskiej Ambasady. W Mińsku Muzeum Wańkowiczów odbył się wieczór poetycko-muzyczny pod nazwą Wielcy Romantycy Ojczyzny. A na miejscu był nasz korespondent Włodzimierz Pac. Siergiej Wieczar, wicedyrektor Muzeum Narodowego Białorusi, powiedział Polskiemu Radiu, że w jego kraju ten rok jest rokiem kultury. Podkreśla, że Tomasz Zan i Jan Czeczot pochodzili z terenów obecnej Białorusi i w swojej twórczości wykorzystywali elementy miejscowego folkloru i kultury. Tomasz Zan i Jan Czeczot pozostawili ważny ślad w naszej historii i kulturze. Oni należą do polskiej, białoruskiej i jak sądzę również do litewskiej kultury. Wicedyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku Tomasz Adamski zwrócił uwagę, że podobne spotkania służą zachowaniu pamięci o Tomaszu Zanie i Janie Czeczocie. Planujemy dla szerszej publiczności przybliżyć te postacie, ale również wspólnie pomyśleć nad tym, co można w przyszłości by zrobić, żeby na trwałe wprowadzić pamięć o tych osobach. Jutro przedstawiciele polskiej ambasady i białoruskiej kultury złożą kwiaty na mogile Tomasza Zana w miejscowości Smolany koło Orszy na wschodzie Białorusi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Tymczasowy rząd Hiszpanii przyjął budżet na rok 2017, a zrobił to na dzień przed wyznaczonym przez Brukselę ostatecznym terminem. Projekt jutro zostanie przesłany Unii Europejskiej. Ewa Wysocka. Ponieważ ustawę budżetową może przyjąć tylko pełnoprawny rząd, Komisja Europejska dostanie z Madrytu tak zwane przedłużenie tegorocznego budżetu. Dokument będzie powielał większość makroekonomicznych założeń na 2016 rok i tylko w przybliżeniu wyznaczał maksymalną kwotę przyszłorocznych wydatków państwa. Uważam, że nieostrożnością byłoby mówienie teraz o konkretnych liczbach. Jedyne co robimy, to wysyłamy do Brukseli projekt budżetu, który nie zawiera zmiany polityki, informowała wicepremier Soraya Sáenz de Santa Maria. Wiadomo jednak, że ustawa budżetowa będzie musiała zawrzeć kolejne cięcia. W przyszłym roku Hiszpania musi zaoszczędzić około 6 miliardów euro. Pieniądze te miałyby zostać przeznaczone na obniżenie deficytu budżetowego z 4,6% PKB do 3,1%. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Na co najmniej 211 miliardów euro szacuje włoski Główny Urząd Statystyczny wartość dodatkową wytwarzaną każdego roku w tzw. szarej strefie. Stanowi to 13% produktu krajowego brutto Italii. Szczegóły z Rzymu, Marek Lenert. W tych 211 miliardach jest też 17 miliardów euro dochodu organizacji przestępczych, trudniących się przede wszystkim handlem narkotykami, prostytucją i przemytem wyrobów tytoniowych. W szarej strefie, którą tu nazywa się gospodarką wymykającą się spod obserwacji, pracuje ponad 3,5 miliona osób. To blisko 16% wszystkich zatrudnionych. Zjawisko to jest niemal masowe w sektorze usług, gdzie dotyczy prawie połowy pracowników. Następnie w rolnictwie, handlu, transporcie i budownictwie. Urząd Statystyczny, porównując wyniki analiz szarej strefy z ostatnich lat, stwierdza, że zjawisko to we Włoszech nieustannie się rozrasta. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I przenosimy się za ocean. Sprzedaż broni w Stanach Zjednoczonych rośnie z miesiąca na miesiąc i bije dotychczasowe rekordy. Z najnowszych danych wynika, że Amerykanie częściej kupują pistolety, nieco rzadziej strzelby i broń sportową. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Dokładne dane dotyczące sprzedaży broni w Stanach Zjednoczonych nie są znane. Liczba ta jest jednak bliska liczbie tzw. background checks, czyli operacji sprawdzenia w bazie FBI przeszłości potencjalnych nabywców. Wrzesień był 17 z rzędu miesiącem wzrostu tego rodzaju sprawdzeń. Przeprowadzono ich prawie 2 miliony, czyli o 200 tysięcy więcej niż przed rokiem. Jedną z przyczyn wzrostu sprzedaży broni jest obawa jej zwolenników, że gdy Hillary Clinton zostanie prezydentem, to ograniczy dostęp do broni w Stanach Zjednoczonych. Szacuje się, że w rękach Amerykanów jest prawie 270 milionów sztuk broni, czyli więcej niż dorosłych mieszkańców tego kraju. Z najnowszych badań wynika, że 42% tego arsenału stanowią pistolety, 33% karabiny, a 20% strzelby.
O ile w latach 90. jako główny powód posiadania broni Amerykanie podawali myśliwstwo i strzelectwo sportowe, to obecnie wskazują na samoobronę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Karaiby powoli podnoszą się ze skutków niszczycielskiej działalności huraganu Matthew. W regionie zginęło ponad 1000 osób. Do pomocy włączyły się Stany Zjednoczone. Wysyłana jest nie tylko pomoc materialna. Z Miami Jan Pachlowski. Obok Haiti na Karaibach najbardziej ucierpiały wyspy Bahama. Na największej z nich, Grand Bahama, ponad 2000 ludzi straciło dach nad głową. Wśród nich jest od 11 lat zamieszkała tam wraz ze swoją rodziną Polka Adrianna Juskowiak. Ja tu rozmawiałam, mam mnóstwo przyjaciół, starszych Bahamczyków, którzy tu żyją przez całe życie, ich rodzice. Każdy powtarzał jedno zdanie. Nigdy czegoś takiego wcześniej nie przeżyli. Na jednym z najwyższych budynków tutaj, na Grand Bahama, był wiatromet, który odczytał siłę wiatru 135 węzłów. 250 km na godzinę. Zachodnie dzielnice wyspy zostały tak naprawdę zrównane z ziemią. Mówi Adrianna Juskowiak. Prąd w całym regionie przywraca grupa robotników energetycznych przysłana z Tampy na Florydzie. Z tego miasta samolotami dostarczana jest również pomoc w postaci jedzenia, opatrunków, leków, generatorów prądu czy pił spalinowych do usuwania zawalonych drzew czy palm. Ponadto polsko-niemiecka rodzina Stampy zorganizowała również pomoc dla miejscowego domu dziecka. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jest przeciwne ograniczeniu handlu w niedzielę. Tym samym odcina się od projektu Solidarności, pod którym podpisało się 350 tysięcy obywateli, nad którym pracuje Sejm. Jak powiedział Piotr Szumlewicz z OPZZ, lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie dobrowolności pracy w handlu w niedzielę, za którą płacono by wyższe stawki. Generalnie rzecz biorąc, gdyby w Polsce zakazano handlu w niedzielę, to my byśmy nie wyszli na ulicę. To nie byłby żaden dramat. Polacy pracują bardzo dużo, są kraje w Unii Europejskiej, gdzie ten handel w ogóle nie działa i nic strasznego się nie dzieje. To więc nasza propozycja to jest 2,5 raza więcej niż w dzień poprzedni za każdą pracę w niedzielę. Były takie badania, ponad 80% Polaków popiera to rozwiązanie, natomiast zakaz handlu bardzo Polaków dzieli. To właśnie pewien kompromis, to znaczy nie ma zakazu pracy, nie ma zakazu handlu, ale zarazem jest coś, co daje pracownikom dużo wyższe wynagrodzenia. Szumlewicz zwrócił też uwagę, że w niedzielę pracuje się nie tylko w handlu, ale w wielu bardzo innych branżach. Pracownicy nie dostają jednak za to żadnego ekwiwalentu ze względu na to, że w Polsce obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy i za niedzielę odbiera się po prostu dzień wolny w tygodniu. Stąd też postulat wyższych wynagrodzeń za pracę w niedzielę we wszystkich branżach. Tych zawodów jest mnóstwo, to są pracownicy restauracji, kawiarni, basenów, ale też policja, służba zdrowia, ochrona. Można mnożyć. Mam wrażenie, że tutaj gdzieś to Solidarność ucieka, że raczej właśnie w ramach dialogu i kompromisu lepiej byłoby się zastanowić nad poprawą sytuacji wszystkich pracowników pracujących w niedzielę, a nie zająć się jedną grupą i zakazać im pracy. Konfederacja Lewiatan popiera propozycję OPZZ-u, by zamiast ograniczenia handlu w niedzielę wprowadzono po prostu dobrowolność i wyższe wynagrodzenia za pracę tego dnia. Podpisy pod obywatelskim projektem w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę zbierano z inicjatywy Sekretariatu Banków, Handlu i Usług NSZZ Solidarność. Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan uważa, że jeśli związkowcy Solidarności nie chcą, by zmuszano pracowników do pracy w niedzielę, to warto rozważyć rozsądny kompromis. Zamiast zakazywać handlu w niedzielę, co proponuje Solidarność, uważam, że lepszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie propozycji OPZZ-u, czyli drugiej centrali związkowej, która mówi: nie zakazujmy handlu, tylko dajmy ludziom odpowiednio wyższe dodatki za pracę w niedzielę i jednocześnie nikogo nie zmuszajmy, to znaczy uczyńmy pracę w niedzielę dobrowolną. Według Mordasewicza takie rozwiązanie pogodziłoby interesy różnych stron. Pozwoliłoby zaspokoić potrzeby konsumentów, którzy czasem chcą dokonywać handlu w niedzielę, pracowników, którzy gdyby nie chcieli, to by nie musieli pracować, a gdyby zdecydowali się na pracę w niedzielę, dostawaliby wyższe wynagrodzenie, oraz inwestorów, którzy pobudowali galerie handlowe. I teraz proszę sobie wyobrazić, że te budynki wraz z wyposażeniem w ciągu roku będą pracowały o 40 dni mniej. To jest oczywista strata dla inwestorów. W obywatelskim projekcie, nad którym pracuje Sejm, jest kilka odstępstw od zakazu handlu w niedzielę.
Projekt przewiduje, że czynne w tym dniu będą mogły być na przykład stacje benzynowe, małe piekarnie, sklepy na dworcach kolejowych i lotniskach czy kioski z prasą. Handlować będą mogły również małe osiedlowe sklepiki, ale pod warunkiem, że za ladą stanie ich właściciel. Ponadto handel będzie mógł się odbywać w dwie kolejne niedziele, które poprzedzają święto Bożego Narodzenia, ostatnią niedzielę przed Wielkanocą, w ostatnią niedzielę stycznia, czerwca, sierpnia oraz w pierwszą niedzielę lipca. A sprawę tę komentowali na naszej antenie goście Pulsu Gospodarki. Arkadiusz Pączka z Pracodawców RP zwrócił uwagę na to, że projekt ograniczenia handlu w niedzielę ma silną grupę przeciwników wśród obywateli, zwłaszcza tych z dużych miast. To jest pytanie o szerszy kontekst. Nie wiem, czy nie jesteśmy taką gospodarką jak Niemcy, gdzie możemy sobie na to pozwolić. Z drugiej strony kwestie społeczne też mają pewne wartości i mają znaczenie. Ja myślę, że ten projekt musi jeszcze nadal być przepracowany w wielu aspektach, bo tam jest od kiosków podpiwniczonych do kiosków, które są niepodpiwniczone, mogą sprzedawać, a podpiwniczone nie. Maria Szurowska z Gazety Bankowej pyta o to, jaki cel przyświeca wprowadzeniu tego zakazu. Czy mamy na celu odciążenie elektryczne poprzez wyłączenie na niedzielę automatów wendingowych? Czy mamy na celu to, żeby ludzie mieli święty spokój i mogli mieć chwilę wytchnienia, chwilę wolnego? A również my, jako konsumenci, żebyśmy mogli w końcu się skupić na czymś innym niż tym szturmowaniu centrów handlowych? I wydaje mi się, że to nam rozwiąże bardzo dużo problemów, bo jeżeli azymutem jest to, żeby wpłynąć w jakiś tam sposób na rynek pracy czy kondycję społeczną, to nam wyklucza to, że zaczynamy się skupiać na tym, czy kiosk jest podpiwniczony, czy nie, bo nie chodzi nam o kiosk, jego podpiwniczenie, tylko o pracę danego człowieka w nim. Także tak, oczywiście musimy konsultować to społecznie. Z kolei Przemysław Kwiecień z XTB Brokers ocenia, że sprawa ograniczenia handlu w niedzielę rozpatrywana jest w kategoriach preferencji obywateli oraz ich obyczajowości, a nie w kwestii gospodarczej. Natomiast trzeba to zrobić dobrze. No skoro już wprowadzamy tego rodzaju rozwiązania i widzimy, że na świecie istnieje wiele modeli, być może podobnych do tego, co chcielibyśmy osiągnąć, dlaczego nie sięgnąć po ich rozwiązania, zobaczyć, co tam zadziałało, co tam nie zadziałało. Kwiecień skrytykował także niewłaściwy kierunek działań ustawodawców. Wystarczyłoby zacząć od tego, że no nie chcemy na przykład, żeby osoby zatrudniane były zmuszane do pracy, tak? Wtedy. I to już jakby kierunkuje nas, a jeśli ustawodawca chce pokazać ci i ci i ci i wymienić na palcach tych, którzy mogą handlować, no to siłą rzeczy tego typu wpadki, gdzie automaty nie mogą pracować w niedzielę, są nieuniknione. W najbliższy wtorek Rada Ministrów ma zająć się projektem nowelizacji ustawy o podatku o sprzedaży detalicznej. Poinformował o tym rzecznik ministra finansów Waldemar Grzegorczyk. Według projektu obowiązywanie podatku handlowego ma być zawieszone od 1 stycznia przyszłego roku. W tym projekcie minister rozwoju i finansów proponuje, aby przepisy ustawy były stosowane od przychodów ze sprzedaży osiągniętych dopiero od 1 stycznia 2018 roku. Oznacza to, że w naszym mniemaniu rok 2017 powinien być okresem wystarczającym dla Komisji Europejskiej, aby mogła ona wydać decyzję w sprawie tej ustawy o podatku detalicznym. W tej chwili obowiązywanie podatku zostało zawieszone na mocy rozporządzenia, które jest rozwiązaniem tymczasowym. Podatek handlowy w Polsce zakwestionowała Komisja Europejska i wydała też nakaz, który zobowiązuje Polskę do zawieszenia stosowania podatku aż do czasu zakończenia jego analizy przez Komisję. W wydanym uzasadnieniu napisano, że istnieje obawa, że progresywne stawki, które są oparte na wielkości przychodów, przyznają przedsiębiorstwom o niskich przychodach przewagę nad ich konkurentami i to z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa. Podatek handlowy zaczął obowiązywać 1 września i po raz pierwszy powinien być płacony do 25 października. Ustawa o sprzedaży bezpośredniej produktów przetworzonych może poprawić sytuację dochodową rolników. Tego zdania są związkowcy rolniczy z Solidarności. Apelują przy tym do parlamentu, by ten ułatwił lokalną sprzedaż żywności drobnym sprzedawcom. Rolnicy przyjechali w południe do stolicy, by pokazać na rynku Nowego Miasta swoje przetwory. Chcą, by nowa ustawa ułatwiła im sprzedaż także we własnych gospodarstwach. Przewodniczący Mazowieckiego Oddziału Rolniczej Solidarności Stefan Szańkowski chce też wysokiego przychodu zwolnionego z opodatkowania. Clue tkwi w tym ograniczeniu kwoty, do której jest zgoda na sprzedaż. Tego typu kwota wolna od podatku to nie jest to samo, co zwolnienie w picie. I nie rozumiem tych obaw. Dzisiaj, jeżeli sprzedajemy na przykład marchew, 15 groszy płaci sieć, potem po złotych 50 sprzedaje to. A takich sytuacji jest masę, dlatego ze sprzedaży bezpośredniej zupełnie inaczej ta relacja zysku pośrednika ogranicza się. No musimy się jakoś bronić. W Sejmie jest już projekt ustawy autorstwa Kukiz15 mówiący o zwolnieniu z opodatkowania kwoty 75 tysięcy złotych. Propozycja rządowa zawiera stawkę kilkukrotnie niższą.
Oba rozwiązania analizować będzie teraz Sejmowa Komisja Rolnictwa. Zapowiada to jej wiceprzewodniczący Jan Krzysztof Ardanowski z PiS. Trafi do Sejmu przyjęty już przez Radę Ministrów rządowy projekt dotyczący tego samego obszaru, czyli sprzedaży żywności przez rolników. Będziemy pracowali nad tymi dwoma projektami, tak żeby stworzyć dobry projekt, który wreszcie po wielu, wielu latach pozwoli rolnikom legalnie sprzedawać zarówno nieprzetworzoną, jak i przetworzoną żywność. Większość parlamentarna chce, by nowe regulacje w sprawie sprzedaży bezpośredniej były uchwalone do końca roku. Rolnicza Solidarność czeka na ustawę o sprzedaży bezpośredniej. Rolnicy i kupcy domagają się też od parlamentarzystów szybkiego uchwalenia przepisów, które będą to ułatwiały. Miodów mam tu ponad 10 gatunków, od rzepakowego po wrzosowy, produkowane w mojej własnej posiadce. Problem jest ze sprzedażą, bo dzisiaj klient, konsument jest w galeriach. Natomiast do galerii taki, prawda, przeciętny, drobny producent nie bardzo ma wstęp, stąd jestem tutaj na przykład. Mam garbarzelkę, wyrobię kiełbaska, kaszoneczka, pasztetowa, szynka, schabik, mleczko od krowy też. Przyniesie większy dochód, bo tak zabierają za dużo pośredniczy. A tak będzie po prostu większy utarg, no. Ludzie po prostu smakować przychodzą, próbują, biorą, no, dużo kupują. Jak najbardziej zainteresowanie jest, zwłaszcza olejami, sokami, ponieważ soki sprzedajemy wyłącznie na jarmarkach. Są to soki z Ujanowic, sady Vincenta, więc też są nasze soki. Projekt ustawy o sprzedaży bezpośredniej autorstwa Kukiz 15 jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Posłowie mają również zająć się rządową propozycją przepisów w tym zakresie. Punktami spornymi są m.in. zasięg sprzedaży, kontrola jakości wyrobów oraz wysokość obrotów, która powinna być zwolniona z podatku. Elżbieta Rafalska liczy, że szybkie zamknięcie przez wojewodę nielegalnego domu opieki w Zgierzu będzie przestrogą dla innych, którzy prowadzą taką działalność. 5 pensjonariuszy domu zmarło. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej zaapelowała w TVP Info o ostrożność i dokładne sprawdzanie domów opieki, w których chcemy umieścić swoich bliskich. Szereg placówek takich nielegalnie funkcjonujących, które działa pod płaszczykiem czasami różnego typu innej działalności, agroturystyki, usług hotelowych, wymaga wyjątkowej czujności też rodzin, które korzystają z takiej pomocy, bo największy problem jest wtedy, jak działają tego typu placówki, a my o tym nie wiemy. Minister zapowiedział również zaostrzenie kar za prowadzenie nielegalnych domów opieki. Będziemy starali się tak poprawić funkcjonowanie prawa, która da nam ostrzejsze narzędzie niż możliwość ukarania kwotą 40 tysięcy złotych za prowadzenie takiej nielegalnej działalności. Będziemy monitorować tam wszędzie, gdzie mamy zgłoszenia, że może być prowadzona tego typu działalność. A sprawę śmierci 5 pensjonariuszy domu schronienia w Zgierzu bada teraz prokuratura okręgowa w Łodzi. Pozostałe osoby, które przebywały w nielegalnym ośrodku, zostały już przewiezione do innych placówek, m.in. do Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie. Tymczasem w Zakładzie Medycyny Sądowej w Łodzi odbyły się już sekcje zwłok 2 zmarłych spośród pensjonariuszy domu schronienia w Zgierzu. O wynikach mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Wczoraj odbyła się sądowo-lekarska sekcja zwłok mężczyzny, który zmarł w poniedziałek. Dzisiaj zakończona już została autopsja kobiety, która zmarła po przewiezieniu do szpitala w Zgierzu. W obu przypadkach wstępne ustalenia posekcyjne dostarczyły podstaw jedynie do stwierdzenia, że przyczyną śmierci była niewydolność krążeniowo-oddechowa. Jej podłoża natomiast aktualnie nie znamy. Konieczne jest przeprowadzenie szczegółowych badań, zwłaszcza histopatologicznych. Sekcje kolejnych 3 zmarłych osób zaplanowano na poniedziałek. Prokurator Kopania po raz kolejny nie wykluczył, że śledczy będą chcieli przesłuchać podającego się za księdza Marka N., który prowadził ten nielegalny interes. Podstawowa kwestia, do której aktualnie dążymy, to podstawy odpowiedzialności karnej tego mężczyzny. Tak więc musimy sprawdzić, czy są podstawy ku temu, przedstawić mu zarzuty, tym samym określić jego rolę procesową, a następnie podjąć działania w kierunku jego przesłuchania we właściwym trybie, a więc jako podejrzanego, czy też w sytuacji, gdyby nie było podstaw do stawiania zarzutów w charakterze świadka. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę okręgową w Łodzi dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci 5 pensjonariuszy i narażenia życia lub zdrowia pozostałych osób, które przebywały w nielegalnie prowadzonym domu schronienia w Zgierzu. Nadzór nad śledztwem objął minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, a placówka, w której przebywało około 100 osób, nie była nigdzie zarejestrowana. Tysiąc dzieł sztuki do obejrzenia i kupienia
w arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie rozpoczęły się 14 warszawskie targi sztuki. A to doskonała okazja do zapoznania się w jednym miejscu z ofertą ponad 50 krajowych galerii i antykwariatów. Zaprasza koordynator targów Katarzyna Marciniak. Jest to sztuka współczesna, również sztuka dawna. Będzie troszeczkę antyków, będzie fotografia. Będą świetne galerie ze sztuką młodą, ale będą świetne galerie z najlepszymi polskimi artystami, jak Fangor. Zapraszamy, żeby ocenić, żeby zobaczyć, w jakim kierunku ta sztuka zmierza. Każdy przedmiot jest do kupienia, więc wszystkie galerie, wszyscy wystawcy chętnie porozmawiają, opowiedzą. I jest to jedyna okazja, gdzie w jednym miejscu można zobaczyć tak dużo dzieł sztuki. To jest ponad 1000. Nie znam osoby, która jest w stanie w weekend przejść ponad 60 galerii i zobaczyć każdą ekspozycję. Więc jest to wyjątkowa okazja. A w tym roku targom będą towarzyszyć dwie wystawy. Jacka Malczewskiego i Andrzeja Mierzejewskiego. W arkadach Kubickiego można zobaczyć 15 obrazów Malczewskiego, w tym dzieła prezentowane w Muzeum Narodowym w Warszawie. Jest też 15 rysunków, mówi autorka aranżacji wystaw Lena Szwed Stróżyńska. Jesteśmy bardzo dumni, że nam się udało zgromadzić tak dużo świetnych obrazów. W tym roku pokusiłam się o nietypowy sposób prezentacji. Zamiast typowych ścianek wystawienniczych postawiłam konstrukcję stalową. Chciałam po prostu zderzyć tą klasyczną sztukę Jacka Malczewskiego z takim troszkę technodesignem, żeby było troszkę współcześniej niż zawsze. Może ciekawiej. Zawsze staram się, żeby każde targi troszkę inaczej wyglądały. Atrakcją będą liczne imprezy towarzyszące, a zaplanowano m.in. warsztaty dla dzieci i młodzieży, a także zajęcia edukacyjne z pogranicza ekonomii i sztuki. Gośćmi imprezy będą tak uznani artyści jak Andrzej Pongowski czy Józef Filgoń. A cała impreza targowa w arkadach Kubickiego potrwa do niedzieli. 24 godziny w Polsce i na świecie. I to była już ostatnia dziś informacja naszego magazynu 24 godziny w Polsce i na świecie. Zbliża się nieuchronnie 23, co oznacza, że pora już kończyć nasz magazyn. Zachęcam Państwa do odwiedzania naszej strony internetowej www.polskieradio24.pl i słuchania naszych audycji. Polecam też Państwa uwadze nasz profil na Facebooku oraz konto na Twitterze. W obydwu przypadkach proszę wstukać Polskie Radio 24. A teraz dziękuję już za uwagę i mówię do usłyszenia. Autopromocja. Polskie Radio 24. Każda decyzja podejmowana w instytucjach Unii Europejskiej ma przełożenie na nasze codzienne życie. W Euronecie Plus trzymamy rękę na unijnym pulsie. W każdy piątek od godziny 23.10 w audycji Panorama Europejska w Polskim Radiu 24. Autopromocja. Jest 23. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Wybuch w bloku na warszawskim Targówku. Nie żyje jedna osoba. Politycy Partii Republikańskiej nie powinni popierać Donalda Trumpa, mówił prezydent USA Barack Obama. W Rosji odsłonięto tablicę upamiętniającą opozycyjnego polityka Borysa Niemcowa. Piotr Topoliński. Eksplozja w bloku przy ulicy Turmąckiej na Targówku. Jedna osoba nie żyje, jedna została ranna, podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Na miejscu pracuje policyjna ekipa pirotechniczna. Ładunek wybuchowy był umieszczony w termosie. Policja wyklucza motyw terrorystyczny. Przyczyną zdarzenia były prawdopodobnie porachunki gangsterskie. Według świadków wybuch miał miejsce na klatce schodowej. W bloku nie doszło do poważniej zniszczeń. Mieszkańców jednak ewakuowano. Nie wiadomo, kiedy wrócą do mieszkań. Organizacje lokatorskie protestowały dziś przeciwko tak zwanej dzikiej reprywatyzacji w stolicy. Uczestnicy chcieli dać wyraz niezadowoleniu z polityki władz stolicy. Zgromadzili się przed kamienicą przy ulicy Noakowskiego 16. Budynek w kontrowersyjnych okolicznościach został zwrócony rodzinie męża Hanny Gronkiewicz-Walc. Trudno oszacować, ilu ludzi przyszło na protest. Ulica Noakowskiego cały czas była przejezdna, ale ludzie zajmowali cały chodnik po obu stronach. Mówimy dość! Żądamy ukarania winnych śmierci Jolanty Przestej. Trudno powiedzieć, czy nam się uda, ale to nie znaczy, że będziemy rezygnowali. Nie odpuścimy tej sprawy. Ta sprawa jest tak ważna dla Polaków, dla Polek i Polaków. Wiceprezydent Warszawy, Witold Pal, powiedział podczas wczorajszej konferencji prasowej, że magistrat stara się wyjaśnić sprawę reprywatyzacji. Deklarujemy
wolę współpracy z organami, które mają obowiązek stania na straży praworządności w sprawach dotyczących ochrony majątku miasta. Do tej pory w Warszawie ratusz zwrócił 5 tysięcy kamienic na podstawie przedwojennych roszczeń. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. 20 milionów złotych zamierza przeznaczyć Polska Grupa Zbrojeniowa na budowę siedziby w Radomiu. Decyzję o wyborze lokalizacji inwestycji poprzedzi spotkanie zarządu konsorcjum z prezydentem miasta. Pegas skupia ponad 60 spółek przemysłu zbrojeniowego. Jego roczne przychody sięgają 5 miliardów złotych. Dziś spółka ma dwie siedziby w Warszawie i w Radomiu, ale jak zapewnia Maciej Lew-Mirski z zarządu firmy, ta druga jest i będzie uznawana za główną. Chcemy przeciąć te wszystkie spekulacje, które krążą, że Polska Grupa Zbrojeniowa przeniesie się w inne miejsce, czy to do Warszawy, czy do jakiegoś innego miasta. Nie, siedziba Polskiej Grupy Zbrojeniowej zawsze będzie w Radomiu. Prezydent miasta Radosław Witkowski liczy na to, że budowa siedziby Polskiej Grupy Zbrojeniowej przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Radomia, a to z kolei przełoży się na nowe miejsca pracy. Drzwi mojego gabinetu są otwarte dla zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Już dziś deklaruję, że jeśli poznamy oczekiwania władz spółki wobec miasta, będziemy gotowi na rozmowę. Radom stał się siedzibą Polskiej Grupy Zbrojeniowej pod koniec 2013 roku po staraniach ówczesnej marszałek Sejmu Ewy Kopacz. Barack Obama skrytykował republikanów za udzielanie poparcia Donaldowi Trumpowi. Według amerykańskiego prezydenta politycy tej partii już dawno powinni byli odciąć się od miliardera. Tymczasem kolejne kobiety publicznie zarzucają Trumpowi napastowanie seksualne. Podczas wiecu w Ohio Barack Obama zarzucił republikanom, że przez długi czas nie reagowali na karygodne zachowania Donalda Trumpa. Twierdziliście, że jesteście partią wartości rodzinnych, a nie byliście zbulwersowani, gdy w poniżający sposób wyrażał się o kobietach, gdy oceniał je w skali 1 do 10. Nie niepokoiło was, gdy mówił, że Meksykanie przybywający do naszego kraju są gwałcicielami. Mówił amerykański prezydent i dziwił się, że republikanie wsparli kandydata, który podziwia byłego szefa KGB, czyli Władimira Putina. Obama wezwał do głosowania na Hillary Clinton. Macie szansę wybrać kobietę, która całe życie poświęciła na walkę o lepszy kraj. Nie bądźcie cynikami, którzy uważają, że ich głos nic nie znaczy. Po ujawnieniu nagrań, w których Donald Trump przechwala się napastowaniem kobiet, ponad 30 republikanów odcięło się od miliardera. Kilkoro z nich zmieniło jednak zdanie, gdy biznesmen zagroził, że zapłacą za to cenę w wyborach do kongresu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Jarosławiu w Rosji odsłonięto tablicę upamiętniającą zamordowanego Borysa Niemcowa. Opozycyjny polityk został zastrzelony w lutym 2015 roku. Do dziś nie ustalono, kto zlecił zabójstwo. Jak informuje Radio Echo Moskwy, tablicę pamiątkową zamontowano na ścianie kamienicy, w której mieszka Borys Niemcow. Inicjatorami przedsięwzięcia byli mieszkańcy miasta. Rozgłośnia przypomina, że podobną tablicę odsłonięto już w lutym, ale lokalne władze uznały inicjatywę za nielegalną i nakazały zdemontowanie tablicy. Podobne przedsięwzięcia podejmują zwolennicy Borysa Niemcowa w Moskwie, ale wciąż nie mogą uzyskać zgody władz stolicy. Nieformalnie pamięć zamordowanego polityka jest czczona w miejscu jego śmierci na Wielkim Moście Moskwareckim. Codziennie mieszkańcy Moskwy i przyjezdni składają tam kwiaty i ustawiają portrety Niemcowa. Jednak służby miejskie regularnie uprzątają most, usuwając wszystkie przedmioty przypominające o zabójstwie opozycjonisty. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Gorące lato, a także niewielkie opady to zmora leśników. Na Dolnym Śląsku codziennie wycinane są tysiące suchych drzew. Jeśli nie zostaną usunięte na czas, mogą stać się siedliskami groźnych szkodników. Wody gruntowe mają zbyt niski poziom i nie sięgają do korzeni drzew. Tylko w rejonie Legnicy od stycznia leśnicy już musieli usunąć 41 tysięcy metrów sześciennych suchych drzew. Kiedy ten posusz jest już stojący dłuższy okres, on się nadaje tylko na opad. Praca przy wycince idzie pełną parą, bo każde suche drzewo to potencjalne schronisko dla szkodników. Dlatego nawet nadleśniczy codziennie z nadzieją wypatruje deszczowych chmur. Jeśli jesienią będzie padało dużo deszczu, w zimie dużo śniegu, który się będzie topił, to jest szansa, żeby ten poziom wody gruntowej się podniósł. Aby tak się stało, do wiosny musi jednak spaść przynajmniej 300 litrów wody na każdy metr kwadratowy lasu. Relację przygotował Andrzej Andrzejewski z Radia Wrocław. Prognoza pogody. Jutro
Sporo zachmurzenie umiarkowane i duże miejscami słaby deszcz, głównie na obszarze od Pomorza Zachodniego przez centrum po Podkarpacie. Temperatura maksymalna od 6 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 17 na południowym zachodzie. Wiatr wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, porywiste, nad morzem umiarkowany i dość silny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Już 7 minut po 23. Sport w Polskim Radiu 24. Dobry wieczór, przed mikrofonem Henry Kurbaś. Rozpocznę od rozgrywanych w Katarze w ekstremalnie trudnych warunkach, 40-stopniowym upale, Mistrzostw Świata w kolarstwie szosowym. Najważniejsze wyścigi te w kategorii elity jutro i pojutrze. Dziś o medale rywalizowali w wyścigach ze startu wspólnego juniorki i juniorzy. Wśród dziewcząt najlepsza po skutecznym finiszu z peletonu okazała się włoska kolarka Elisa Balsamo. Bardzo dobre czwarte miejsce zajęła nasza reprezentantka Karolina Perekitko. Zostałam po zakręcie, byłam praktycznie z tyłu i przez 300 metrów przeszłam jakoś do przodu. Nie starczyło, żeby wyjść jeszcze z koła i walczyć o brąz. I tak jestem zadowolona, ponieważ myślałam, że będę dalej, ale jednak... W sumie to jest mój debiut w Mistrzostwach Świata, bo niestety w tamtym roku się nie zakwalifikowałam i teraz w sumie... Jestem zadowolona z tego wyniku. No, czwarte miejsce, bardzo dobre. Mistrzem świata juniorów został Duńczyk Jakob Ekholm. Jedyny Polak, który wyścig ukończył, Bartosz Rudyk, był 31. Do zwycięzcy stracił prawie 2 minuty. Jutro na 135-kilometrowej trasie będą ścigać się zawodniczki elity, między innymi szóstka Polek, w tym młodziutkie i wielce utalentowane Katarzyna Niewiadoma i Anna Plichta. Temperatura jest bardzo wysoka, co na pewno każdy z nas już odczuł i będzie odczuwał z podwójną mocą, myślę, na wyścigu. Ciężko ścigać się w takich warunkach, ponieważ organizm naprawdę różnie reaguje. Nie mam pojęcia, jak będzie z moim, ponieważ raz się czuję dobrze, raz jest trochę gorzej, także mam nadzieję, że no nie złapiemy żadne skurcze, bo to chyba jest największy wróg tutaj tego wyścigu. Mam bardzo dobre podejście i pozytywne nastawienie przed tym wyścigiem. Na początku może miałam troszkę problemów z aklimatyzacją, dlatego zrezygnowałam ze startu w jeździe indywidualnej na czas, ale teraz wydaje mi się, że już w pełni się zaklimatyzowałam i mam nadzieję, że jutro pokażemy po raz kolejny, że potrafimy walczyć i jechać drużynowo fajny wyścig. Dzisiejsze spotkania w Krakowie i Szczecinie zainaugurowały 12. serię Ekstraklasy piłkarskiej. Pod Wawelem Krakowia wygrała z Wisłą Płock 1-0, która m.in. nie zdołała wykorzystać rzutu karnego. Jedynego gola w tym meczu zdobył Jakub Wójcicki. Bardzo ciężkie spotkanie. Myślę, że pokazaliśmy dzisiaj duży charakter. Były trudne momenty dla nas. Takie spotkania dużo bardziej smakują niż takie 6-0 z Koroną, bo cała drużyna dzisiaj zasłużyła na ogromne brawa, bo każdy walczył o każdy metr boiska. W Szczecinie miejscowa Pogoń pokonała stołeczną Legię 3-2. Bramki dla Szczecinian zdobyli Adam Frontczak 2 i Rafał Murawski. Dla gości z Warszawy oba gole padły po strzałach Mirosława Radowicza. Pozostałe mecze tej kolejki od soboty do poniedziałku. Na razie w tabeli prowadzi Jagiellonia Białystok przed Termaliką Brugbet Nieciecza. Obie drużyny mają po 23 punkty. Jeden mniej zgromadziła gdańska Lechia. W jedynym meczu pierwszej ligi piłkarskiej Olimpia Grudziądz zwyciężyła Chrobrego Głogów 2-1. Mecze pozostałe jutro i pojutrze. Nadal o rozgrywkach ligowych. W meczu Ekstraklasy koszykarzy AZS Koszalin przegrał z Czarnymi Słupsk 80-83. W meczach Superligi Piłki Ręcznej mężczyzn Gwardia Opole wygrała z Górnikiem Zabrze 29-27, a Stal Mielec uległa KPR Legionowo 24-30. W Ekstraklasie Siatkarzy Czarni Radom ulegli Efektorowi Kielce 2-3. Łuczniczka Bydgoszcz przegrała z AZS-em Olsztyn 1-3. Z kolei Espadą Szczecin przegrał z AZS-em Politechnika Warszawska 0-3. To już trzecia z rzędu porażka szczecińskiego Beniaminka. Wyraźnie niepocieszony jest więc eks-reprezentant kraju Michał Ruciak. Walka może była, ale no, niestety ten wynik jest nie po naszej myśli i szkoda wielka, bo na pewno liczymy na to, żeby tutaj nastąpiło takie przełamanie. Wygrać seta, wygrać drugiego, zdobyć punkt, potem wygrać mecz. No, nie ukrywamy, że liczyliśmy na to w tym meczu. No, nie udało się znowu i czegoś znowu brakuje. Jeszcze dzisiejsze rozstrzygnięcia w lidze hokeja na lodzie. Tu, tak jak w siatkówce, komplet zwycięstw drużyn gości. GKS Katowice przegrał z Podhalem Nowy Targ 2-7. Nesta Toruń uległa Unii Oświęcim 3-6. Orlik Opole przegrał z Poronią Bytom 1-2. A SMS Sosnowiec uległa GKS-owi Tychy 3-5. Przypomnę, że wczoraj Stoczniowiec Gdańsk pokonał GKS Jastrzębie 4-3. Tabel otwiera GKS Tychy 29 punktów przed Krakowiem i Podhalem po 27. Polskie Radio 24.
To już 12 minut po godzinie 23, a to oznacza, że wieczór na antenie Polskiego Radia 24 powoli dobiega końca. Rozpoczęła się jego ostatnia godzina. Mariusz Gzyl, kłaniam się nisko, z głęboką nadzieją, że Państwo do północy z nami pozostaną. Tym bardziej, że jeszcze kilka ciekawych pozycji przed nami, między innymi pierwsza już teraz, panorama europejska. Euronet Plus w Polskim Radiu 24. Milano. Zagreb. Berlin. Sofia. Madryt. Lepiej zrozumieć Europę. Panorama europejska. Dobry wieczór. Przed mikrofonem Katarzyna Kornet oraz Joachim Ciecierski. Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej oficjalnie rozpoczęła działalność. Czy możemy w Europie czuć się teraz bezpieczniej, zminimalizować zagrożenie atakami terrorystycznymi? Jaka będzie przyszłość Europejskiej Agencji i jakie zadania przed nią stoją? Między innymi o tym porozmawiamy w panoramie europejskiej. W studiu goście dr Jolanta Szymańska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór. Oraz Aleksander Papko, dziennikarz, politolog. Dobry wieczór. Pani doktor Jolanta Szymańska dzisiaj odwiedziła Frontex, który tak naprawdę jest teraz Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Skąd pomysł na przekształcenie Frontexu w tę instytucję i jakie zadania stoją przed agencją? Przede wszystkim może na początku warto zaznaczyć, że Frontex nadal pozostaje obiegową nazwą agencji, w związku z tym nadal możemy jej używać. Natomiast skąd przekształcenie? Chcielibyśmy też tych samych lat, co pan, dożyć, miejmy nadzieję. Niech pan Bóg błogosławi. Jeszcze jakby mógł coś dodać od siebie, teraz chciałbym powtórzyć słowa Ojca Góry, które jakoś cały czas mi przyświecają. Ojciec Góra kiedyś powiedział: rób szalone rzeczy, z Bogiem się uda. Myślę, że właśnie na tym polega życie z Panem Bogiem, żeby robić rzeczy szalone, rzeczy wielkie, wspaniałe. Że Pan Bóg wzywa nas do duchowych wyżyn, które jakoś się przenoszą na nasze życie codzienne. Zrywajcie swoje maty, nie myślcie szablonowo. Spełniajcie wasze pragnienia, te, które w noc nie pozwalają wam spać. Pragnijcie więcej, mocniej, bardziej. Niech Pan Bóg działa w waszych sercach. Pozwólcie Jezusowi zahartować wasze serca, abyście mogli w świecie rozpalić ogień i nieść nadzieję, wiarę i miłość wszystkim ludziom, bez wyjątku. Do tego jesteśmy wszyscy wezwani, do wielkich, wspaniałych dzieł, jako dzieci Boga. Na pewno też Pan Bóg dotyka naszych serc przez to, w jaki sposób postrzegamy Go. I też taką ważną częścią misji Pustyni Serc jest pokazywanie ludziom Boga takim, jakim jest. Bo ktoś, kto doświadczył w dzieciństwie braku miłości albo jakiegoś zranienia, może mieć zły obraz Pana Boga, nieprawidłowy. I to powoduje, że relacja z Panem Bogiem jest słabsza, trudniej ją budować. I gdzieś tam to ta rana ciągle krwawi i boli. A my chcemy być przez naszą modlitwę i materiały pewnym rodzajem balsamu na tę ranę, żeby ona mogła się zagoić z mocą Ducha Świętego i żeby nie tylko się zagoiła, ale była źródłem takiej siły potem dla tej osoby, aby ona mogła się dzielić swoim doświadczeniem, świadczyć o nim i głosić chwałę samego Boga. Krótko mówiąc, ksiądz Mariusz chce powiedzieć, że aby swędziało was wasze rany. Można tak powiedzieć. Dlatego, że sami wiemy, że niektórzy z nas ewangelizują dlatego, że sami się w którymś momencie nawrócili, Pan Bóg im dał duchowego kopa i dzięki temu dzisiaj wiedzą, jak ewangelizacja jest ważna, jak dzielenie się wiarą jest ważne. Na pewno chcemy was prosić też o modlitwę za dzieło Pustyni Serc. Ja jako kapłan szczerze powiem, że regularnie, przynajmniej raz w miesiącu odprawiam mszę świętą za tę inicjatywę, żeby Pan Bóg pobudzał jeszcze więcej serc do dzielenia się tym, co w sobie noszą. Proszę was, drodzy słuchacze, młodzi, starsi, w każdym wieku, żebyście się pomodlili za nas, żeby to, co robimy, było na Bożą chwałę. Broń Boże, nie na naszą. Bardzo wam dziękujemy za każdą modlitwę. Ja jeszcze chciałam powiedzieć odnośnie tych ran i odnośnie tego nawrócenia, że właśnie tak jak tam pani Ewa bodajże
napisało, że jesteśmy takimi Bożymi dziećmi, że nasi rodzice powinni być dumni z nas. Myślę, że każdy z nas w swoim życiu właśnie miał też takie trudności, co do relacji właśnie z drugim człowiekiem, do relacji z Panem Bogiem. Ale to jest taki moment, kiedy powinniśmy też mieć świadomość tego, że Pan Bóg specjalnie nam daje to cierpienie, tak jak specjalnie nam tam dał też Pana Jezusa, swojego Syna i dopuścił do tego, żeby właśnie umarł na krzyżu. Żebyśmy też zobaczyli, że to cierpienie jest po coś potrzebne, że to jest właśnie ta nasza droga, która się składa i z tego cierpienia, z tych sukcesów, z radości, ale prowadzi nas wszystkich właśnie do zbawienia. To jest nasz cel. Tak samo jak Pan Jezus cierpiał na krzyżu i zmartwychwstał, tak samo i my zmartwychwstaniemy i powinniśmy mieć tę nadzieję. Dlatego my też jako młodzi ludzie chcemy siać tę nadzieję do osób w różnym wieku. Przede wszystkim też właśnie do tych osób, które są gdzieś już rodzicami, dziadkami, ale przede wszystkim do tych młodych ludzi i też z własnego doświadczenia wiem, że młode osoby, które odważnie mówią o Panu Bogu, są też takimi dobrymi przyjaciółmi i też taką skałą, do której z chęcią przychodzą osoby, które nie do końca mają po drodze z Panem Bogiem. Nieraz zdarzyło mi się, że właśnie byłam przez to, że świadczyłam o Panu Bogu, czy to przez to, że mam różaniec, czy przez to, że gdzieś się przeżegnałam, pomodliłam się w miejscu publicznym. Z chęcią przyszła do mnie osoba młoda, która zaczęła rozmawiać na temat swoich wątpliwości, na temat wątpliwości związanych właśnie z wiarą, związanych z Panem Bogiem. Więc tutaj też taką zachętę do tych osób, które wierzą, modlą się, żebyście nie robili tego tylko w swojej izdebce. Owszem, ona jest bardzo ważna, żeby mieć taką izdebkę z Panem Bogiem, ale żebyście nie robili tylko tego w tej izdebce, tylko właśnie też publicznie w miejscach, gdzie to jest potrzebne, bo nie znacie momentu, chwili, w którym właśnie podejdzie do Was osoba, która będzie chciała Was zapytać o kwestię wiary. Ostatnio mi się tak zdarzyło, że właśnie spotkałam taką osobę, która chciała zapytać mnie po prostu o Pana Boga, czym jest Pan Bóg, kim jest Pan Bóg w moim życiu i czy ona dobrze pojmuje Pana Boga w swoim życiu, więc to też było takie niespodziewane, że akurat zapytała mnie ta osoba, a to wychodzi na to, że osoba wierząca, która pokazuje, że ma tego Pana Boga, ma też taką wiarę i wzbudza zaufanie w innych ludziach, więc warto też tego Pana Boga pokazywać innym. Chciałabym bardzo zachęcić Ciebie do tego, żebyś odkrył, że masz cudownego Ojca, który jest przy Tobie, który Cię kocha, Boga Ojca. I na koniec, tak na dobranoc jeszcze chciałam przeczytać kilka słów z Pisma Świętego. Moje dziecko, może mnie nie znasz, ale ja wiem o Tobie wszystko. Wiem, kiedy siadasz i kiedy wstajesz. Znam Twoje ścieżki. Nawet Twoje włosy na Twojej głowie są policzone, ponieważ zostałeś stworzony na mój obraz i podobieństwo. We mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś. Znałem Cię jeszcze zanim się począłeś. Wybrałem Cię, gdy zaplanowałem stworzenie świata. Nie jesteś pomyłką, gdyż Twoje dni zostały zapisane w mojej księdze. Chcemy serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy poświęcili swój wieczorny albo nawet nocny czas, można go tak nazwać, na słuchanie nas, słuchanie o dziele Pustyni Serc. Chcemy też powiedzieć, że Pan Bóg w różnych momentach naszego życia zasiewa w nas swoje słowo. I mamy nadzieję, że choć w jednym sercu to słowo zostało dziś wieczorem i wcześniej po południu zasiane. Chcemy też poświęcić może chwileczkę czasu, żeby pozdrowić tych wszystkich, którzy nas o to prosili, bo już niektórzy wręcz tutaj SMS-ami nas oblegają albo na inne sposoby społecznościowe. Dlatego każdy z nas tutaj z Pustyni Serc poświęci chwilę czasu, żeby pomachać
koła do tych, którzy o to zabiegali, prosili. Może zacznijmy od kobiet? Dokładnie. Ja pozdrawiam tych wszystkich młodych ludzi, którzy szukają w sobie odwagi, a którzy teraz nas słuchają, więc pozdrawiam Ciebie, abyś odnalazł w sobie takie właśnie ziarenko odwagi, abyś chciał z tą odwagą iść do innych ludzi, oraz pozdrawiam osoby z mojej wspólnoty również z Krakowa Salezjańskiej, wspólnoty Ziemia Boga, moich rodziców, którzy mnie teraz słuchają, siostrę, oraz rodzinny dom dziecka w Toruniu. Ja chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich tych, którzy na Facebooku byli aktywni i słuchali teraz radia. Razem z nami byli, spędzili ten czas. Chcę serdecznie pozdrowić wszystkie wspólnoty parafialne w parafii, gdzie posługuję, młodzież, moich uczniów, z którymi przebywam każdego dnia w tygodniu, oprócz niedzieli i soboty. Chciałbym też serdecznie pozdrowić moich rodziców i młodzież z salezjańskich wspólnot ewangelizacyjnych. Bardzo Wam dziękuję za ducha ewangelizacji. To między innymi dzięki Wam tego ducha odnalazłem. Ja chciałbym pozdrowić na początku wszystkich członków Pustyni Serc bez wyjątku. Tak jak Pan Bóg każdego kocha indywidualnie, tak ja Was teraz wszystkich indywidualnie pozdrawiam. I wyrażam taką wdzięczność Panu Bogu, że zesłał mi Was na moją skromną drogę, że pozwoli nam się poznać. Bardzo Wam dziękuję, że chcecie się angażować i działać na chwałę Boga. Chciałbym też pozdrowić moją rodzinę, rodziców, babcię, wszystkich znajomych, najbliższych, przyjaciół. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście i w moim życiu, że Pan Bóg mi Was dał. Dostaliśmy właśnie teraz SMS-a od Pani Stanisławy, która prosi o modlitwę za swoje wnuki, które oddaliły się od Boga. Pani Stanisławo, głowa do góry, będziemy się modlić, a Pani wnuki na pewno trafią w Boże ręce. Ja chciałabym pozdrowić bardzo moją rodzinę, moich bliskich przyjaciół, wszystkich znajomych i przede wszystkim też chciałabym pozdrowić wszystkie te osoby, które mają jakieś trudności w swoim życiu, jakieś cierpienie, krzyże. Jako pustynia też obiecujemy swoją modlitwę. Ja chciałbym jeszcze też na koniec mocno pozdrowić i objąć takim uściskiem ojca Grzegorza wraz z ekipą Radia Maryja, którzy nas tutaj miło ugościli, zaprosili, byli z nami i nawet zrobili nam tour po radiu i po telewizji mogliśmy zobaczyć, jak pracują na co dzień. To też jest takie budujące doświadczenie, jak wielką ewangelizację poświęcają czas na to i robią. Niech Bogu będzie za to chwała. Bardzo Wam dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy i my za to, że przyjechaliście, zostawiając na chwilę Pustynię Serc, ale chyba też będąc z nimi, tym razem na falach eteru i telewizji i radia, i mam nadzieję, że to grono Wasze się będzie powiększało i ktoś, przynajmniej jedna osoba, jeżeli skorzystała z Waszych słów, z Waszego doświadczenia, z tych pięknych porad, które też dawaliście tutaj na antenie, to znaczy, że już cel tej audycji został osiągnięty i się z tego bardzo, bardzo cieszymy. Dziękuję za udział, za odwagę i mam nadzieję, że nie po raz ostatni się spotykamy tutaj w studiu, tutaj radiowym akurat, ale też i telewizyjnym, i zapraszamy częściej oczywiście do tego, żeby być razem z nami. Dziękujemy i pozdrawiamy tych wszystkich, którzy wsparli i program telewizyjny, i radiowy swoim doświadczeniem, pracą i tym wszystkim, czym się mogą dzielić, swoimi talentami. Bardzo serdecznie pozdrawiam całą ekipę realizującą Westerplatte Młodych.
też Faustynę, która w pewien sposób zainspirowała do tego, żeby było na zakończenie. A oczywiście dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim, którzy pisali SMS-y, którzy pisali komentarze na Facebooku. I tak jak zwykle mówimy, ten fanpage na Facebooku i SMS są ciągle czynne, ciągle otwarte, więc zapraszamy do dyskutowania, do dzielenia się swoimi przemyśleniami. Może komuś coś przyjdzie do głowy dzisiaj w nocy jeszcze, nie będzie spał, będzie rozmyślał, może jutro, pojutrze, dlatego też piszcie, by ta audycja nieustannie cały czas żyła, przez cały tydzień. Jeżeli będzie coś do powiedzenia ważnego, do skomentowania, to przy najbliższej okazji się do tego odniesiemy. Za moment kompleta, to modlitwa nasza na zakończenie dnia i też w tej modlitwie będziemy chcieli polecać wszystkich, którzy do nas pisali, którzy się też tym modlitwą polecali, którzy prosili nas o to, żeby o nich pamiętać. Niech takim wprowadzeniem w tę naszą modlitwę będzie ta pieśń Jezu, ufam Tobie w wykonaniu Siewców Lednicy.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie Boże, Królowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Chciejmy.